Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję najbardziej gadżeciarskiego smartfonu, jaki tylko może istnieć, przynajmniej w tej chwili. Oczywiście Samsung Galaxy Z Fold 2. Zapytacie, czemu tak późno ta recenzja? To już Wam odpowiadam. W przypadku telefonów składanych przyjąłem sobie taką zasadę, że nie pcham się na testy w pierwszej kolejności, wręcz przeciwnie. Czekam do ich samego końca po to, żeby móc telefonu poużywać nieco dłużej niż standardowe 2 tygodnie, a do tego również po to, aby w moje ręce trafił nieco już przechodzony egzemplarz. Bo wtedy po prostu on już jest po jakimś czasie eksploatacji i ewentualne usterki mogą w nim być widoczne, a niekoniecznie byłyby proste do zauważenia w fabrycznie nowym egzemplarzu. Zatem zakończmy już ten przydługi wstęp i popatrzmy na telefon. A jest na co, bo w tym pechowym dla wielu 2020 roku akurat Galaxy Z Fold miał szczęście przejść bardzo udaną ewolucję. Od modelu, który wyglądał trochę tak jak prototyp, do telefonu już naprawdę, naprawdę bardzo ładnego. Popatrzcie, z frontu zniknęły te paskudne szerokie ramki. Wyświetlacz urósł, wygląda w zasadzie jak w każdym normalnym smartfonie, poza tym, że ma nieco inne proporcje, ale ma wąską ramkę, prezentuje się całkiem zacnie i jest już naprawdę użyteczny. Z kolei z wewnętrznego ekranu, z jego narożnika, wyparował paskudny notch. Jest tu teraz tylko jeden niewielki otworek na pojedynczy aparat do selfie, który wystarczy tak naprawdę. Zewnętrzny ekran urósł, wewnętrzny również urósł. Według informacji producenta urósł o 12%, a ramki zmalały o 27%, jak ktoś lubi cyferki. Nieważne o ile, ważne, że ekran po prostu teraz wygląda o niebo lepiej niż w Foldzie pierwszej generacji. Wyświetlacz otrzymał powłokę z materiału Ultra Thin Glass, czyli UTG, dzięki czemu powinien być nieco odporniejszy niż w pierwszej generacji. Na ekranie pozostała charakterystyczna fałda w miejscu, w którym się składa. Widać też niewielkie zagłębienie na wysokości aparatu fotograficznego, ale to, wierzcie mi, zupełnie nie przeszkadza w eksploatacji. A w tym roku Samsung bardzo sprytnie wykorzystał to pofalowanie ekranu, ten charakterystyczny, acz niepożądany element. Co prawda szpara pomiędzy połówkami złożonego urządzenia nadal jest widoczna i coś tam może wejść, ale w moim przypadku nic takiego nie miało miejsca, a używam tego telefonu już na tyle długo, że gdyby coś się miało stać, to by się po prostu stało. Jak widzicie, Fold nie należy do najcieńszych telefonów, nie jest też najlżejszy, ale tak naprawdę całkiem dobrze leży w dłoni, przez to, że jest stosunkowo wąski, a w dodatku bardzo wygodnie rozmawia się przez niego właśnie dzięki tej grubości, w ten sposób przytrzymując ramienie. W tym roku zmodyfikowano zawias telefonu. Ma on teraz lepsze uszczelnienia, dzięki czemu do środka przedostaje się mniej zanieczyszczeń. Czy to działa? Co prawda nie odważyłem się rzucić Folda w piasek, ale przy takiej codziennej eksploatacji, wiążącej się przede wszystkim z m.in. z noszeniem smartfonu w kieszeni, uszczelki zdają się spełniać swoje zadanie. Przy otwieraniu obudowy nie słychać charakterystycznych trzasków, a mechanizm działa płynnie, czyli nic zbędnego raczej tam nie wniknęło. Warto dodać, że podczas testów nawiedziła nas bestia ze wschodu, czyli kilka bardzo mroźnych dni z bardzo niską temperaturą. Po niedawnych doniesieniach z Korei dotyczących pękających ekranów Foldów i Flipów, czyli składanych telefonów Samsunga, korzystałem z Folda na zewnątrz z lekkimi obawami. Ale nic się nie stało, zatem myślę, że nie ma co demonizować kwestii wytrzymałości składanego ekranu. Oczywiście nie zachęcam, abyście go mocno dźgali paznokciami czy innymi twardymi przedmiotami, ale przy normalnej eksploatacji, jeżeli będziecie po prostu Folda używać tak jak normalnego telefonu, bez podwyższonej wytrzymałości, raczej nic się nie powinno stać. Zmodernizowany zawias pozwala oczywiście otworzyć obudowę całkowicie, ale pozwala również pozostawić ją rozchyloną tylko o pewien kąt. Po co? Powiem Wam za chwilkę. A zerknijmy jeszcze na tył obudowy. Pokryto go szkłem, które przecina wystająca oprawka aparatu fotograficznego. Dość mocno wystająca. Podobna do tej zastosowanej w Note'ach. Z Note'a przyjęto również jeden z kolorów, miedziany czy też brązowy, bez względu jak się nazywa, jest po prostu świetny. Podoba mi się tym bardziej, że plecki telefonu są matowe, przez co zdecydowanie mniej się brudzą, a mat ładnie łączy się z błyszczącą ramką aparatu czy obramowaniem zawiasu. Jest też oczywiście smutna, trochę taka stonowana wersja czarna, już z błyszczącymi pleckami, czyli brudzącymi się w klasyczny sposób. Ta wersja jest moim zdaniem dużo mniej atrakcyjna. Czy coś jest nie tak z tą obudową? No cóż, z racji konstrukcji urządzenia nie ma niestety wodoszczelności i to chyba jedyna rzecz, której tutaj brakuje. Teraz może parę słów na temat jakości obrazu na wyświetlaczach.
Zewnętrzny to 6,2-calowa matryca Super AMOLED o rozdzielczości takiej dosyć nietypowej 2260x816 pikseli. Przypomina trochę pilota od telewizora. Ekran ma standardową częstotliwość odświeżania, ale nie oczekuję niczego więcej, bo moim zdaniem ten ekran wciąż pełni tylko pomocniczą rolę. Przydaje się do obsługi połączeń, szybkiego podejrzenia powiadomień, czy ewentualnie do sporadycznego skorzystania z niektórych aplikacji, np. nawigacji samochodowej. Wewnętrzny składany ekran to z kolei matryca Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 2208x1768 pikseli, również dosyć nietypowej. Odświeżanie obrazu odbywa się tu z częstotliwością do 120 Hz, oczywiście jest ona regulowana automatycznie, zależnie od tego, co dzieje się na ekranie. Pomijając lekko pofalowaną powierzchnię, szczególnie przy zgięciu i aparacie, ta matryca wygląda w zasadzie jak każdy inny AMOLED. Daje wysoką jasność, głęboką czerń, świetnie nasycone barwy, o ile oczywiście takie lubimy, bo możemy sobie to zmienić w ustawieniach telefonu. Jedyną różnicą jest wrażenie dotykowe. Pokrycie matrycy, podobnie jak w innych składakach, sprawia wrażenie takiego miękkiego i ciepłego, bardzo przyjemnego w dotyku. Oczywiście pomimo innych wrażeń, jakie mamy na palcach, panel dotykowy sprawuje się prawidłowo, jak należy. W ustawieniach telefonu oczywiście nie zapomniano, jak wspomniałem, o opcjach pozwalających modyfikować balans kolorów. Nie zapomniano też oczywiście o filtrze światła niebieskiego. Jest też oczywiście też dostępny Always On Display, no i naturalnie ciemny tryb interfejsu. Jedynym, na co mogę narzekać, jest trochę trudne czyszczenie tego wewnętrznego wyświetlacza. Jest on trudniejszy w doczyszczeniu niż zwykły szklany, ale może się to bierze też z tego, że nie mam odwagi z całą siłą przyciskać szmatki, tylko go przecieram bardzo, bardzo subtelnie, bardzo delikatnie. To, co bym wrócił do tego, co zapowiedziałem chwilę temu, czyli do tego, jak Samsung wykorzystał widoczne na ekranie załamania. Wykorzystał je, wierzcie mi, całkiem sprytnie. Ale najpierw może dwa słowa jeszcze o interfejsie. To znany nam dobrze z innych modeli Samsunga interfejs One UI z paroma tylko dodatkami, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dużego ekranu. Jak chcecie dowiedzieć się więcej o One UI, to zajrzyjcie do którejś z wcześniejszych recenzji Samsunga. Ja dzisiaj skupię się tylko na tych różnicach, które odróżniają ten One UI z Folda od pozostałych klasycznych smartfonów. W tym momencie warto wrócić do zawiasu, który pozwala ustawić telefon o tak półotwarty, dosłownie jak taki mini laptopik. I teraz popatrzcie. Oglądamy sobie YouTube'a. Na górnej połówce, czyli tak jak na ekranie laptopa, mamy film, zaś na dolnej możemy wstukiwać komentarze, dodawać reakcje i tak dalej. Jeżeli na przykład byśmy chcieli napisać tekst, to analogicznie na dolnej połówce pokaże nam się klawiaturka, na górnej pole tekstowe. Ograno to naprawdę fajnie, bo ta linia załamania ekranu tworzy jakby taki naturalny podział i autentycznie są wrażenia, jakbyście korzystali z malutkiego laptopa. Co bardzo ważne, oprogramowanie samo rozpoznaje, czy chcemy korzystać z pełnego ekranu, czy z jego podziału, dostosowując interfejs zależnie od tego, jak rozchylimy obudowę. Co ważne, taki półotwarty telefon stoi stabilnie, nie kiwa się, kiedy na przykład piszemy na nim, nie ma tendencji do wywracania się, co ja tutaj teraz próbuję pokazać, kiwając odpowiednio ręką. No i w dobie pandemii jeszcze warto wspomnieć, że takie półotwarte ustawienie telefonu jest świetne do prowadzenia wideopołączeń, do wideokonferencji. W Galaxy Z Fold 2, tak jak w poprzednim modelu, możemy oczywiście też podzielić ekran pomiędzy różne aplikacje. Możemy sobie zrobić podział na trzy aplikacje, na przykład jedno w takim dużym pionowym oknie i dwie w mniejszych o rozmiarze mniej więcej 1/4 wyświetlacza. Możemy też oczywiście uczynić okienka pływającymi, a co jeszcze lepsze, w niektórych aplikacjach możemy uruchomić jakby dwie kopie aplikacji w osobnych oknach, tworząc coś na kształt komputerowego komandera. Oczywiście jak już mamy aplikacje w okienkach pootwierane, to możemy sobie przerzucać pomiędzy nimi zawartość, na przykład jednym ruchem palca przerzucić zdjęcie od razu do załącznika w mailu. Produktywność to po prostu drugie imię Galaxy Folda. Większość popularnych aplikacji bardzo poprawnie współpracuje z jednym i z drugim wyświetlaczem, chociaż zdarzają się wyjątki, na przykład z racji proporcji ekranu, bo to nie jest 16:9. Jeśli oglądamy Netflixa na dużym wyświetlaczu, mamy ciemne paski u góry i u dołu, tak jak kiedyś na dawnych telewizorach 4:3. Problem z rozciągnięciem się na pełny ekran ma również Instagram, chociaż to akurat podobno rozwiązuje aktualizacja. Nie wiem, u mnie nie zadziałał. Ale najlepszy ten ekran to jest po prostu do przeglądania internetu, do czytania e-booków, do pracy z tekstem. Po prostu duży wyświetlacz, który w dodatku możemy sobie ustawić jak laptop, przenosi po prostu pracę na smartfonie na zupełnie nowy
poziom. A jak to wszystko działa? W odróżnieniu od innych flagowców Samsunga, Z Fold 2 pracuje w oparciu o Snapdragona 855, nie tam żadnego Exynosa. Procesor ma do towarzystwa 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, której nie da się powiększyć kartą microSD. I to uważam za pierwsze takie niedociągnięcie tego telefonu. Bo o ile w smartfonie te 256 GB takim standardowym nam jeszcze jakoś wystarczy, o tyle w urządzeniu, które aż kusi do pracy, aż kusi do konsumpcji multimediów, taka pojemność może okazać się w pewnym momencie niewystarczająca, a telefon kosztuje tyle, że raczej kupujemy go na dłużej niż rok i prędzej czy później taką pamięć uda nam się zapełnić. Natomiast o wydajność zupełnie nie musicie się martwić, ten telefon po prostu śmiga jak burza, no bo jak inaczej ma śmigać Snapdragon 855 Plus i 12 GB RAM-u, to musi zaiwaniać i naprawdę jest to telefon błyskawiczny i znakomicie nadający się również do gier. W Foldzie 2 nie zabrakło również żadnego z istotnych interfejsów łączności. Ba! Nawet są głośniki stereo. Smartfon może obsługiwać dwie fizyczne karty SIM, nano SIM konkretniej, ale też wirtualne karty eSIM, no i oczywiście działa w 5G. Jakość dźwięku podczas połączeń jest perfekcyjna, chociaż dyskretna rozmowa z racji specyfiki konstrukcji możliwa jest jedynie przy zamkniętej obudowie, ale wtedy telefon naprawdę bardzo fajnie leży w dłoni i tak jak wspomniałem, wygodnie go można sobie docisnąć ramieniem. Jeszcze bardziej podobają mi się wspomniane głośniki stereo sygnowane przez AKG, ale to akurat jest najmniej istotne. Najbardziej istotne jest to, że głośniki są identyczne, więc nie ma różnicy w ich brzmieniu. Grają donośnie, grają czysto, pojawia się wyraźna stereofonia, pojawia się nawet i trochę basu, a głośniki są położone tak, że jak trzymamy telefon do oglądania filmu, raczej ich nie zasłonimy palcami. W oprogramowaniu telefonu jest też oczywiście equalizer, jest też funkcja Adapt Sound pozwalająca dostosować brzmienie, dostosować korektę brzmienia do możliwości naszych uszu i naszych słuchawek, ale kurczę, nie ma mini jacka, więc jesteśmy skazani albo na słuchawki z USB-C, albo na bezprzewodówki. Komunikacja tekstowa za pomocą Galaxy Z2 Fold to już jest zupełnie inny poziom, który po prostu bije wszystkie inne nieskładane smartfony w przedbiegach. Pisanie na Foldzie, czy to ustawionym o 45 stopni, czy rozłożonym całkowicie, jest po prostu mega wygodne i w zasadzie tu trudno o tym opowiadać. Tego po prostu musicie spróbować. Jeżeli dużo piszecie, jeżeli pracujecie z tekstem, szczególnie mobilnie, to jest to telefon dla Was. Ja się przekonałem, że ja po prostu prędzej czy później muszę mieć taki smartfon, bo zapewnia on możliwości praktycznie laptopa w niewielkiej formie, która wchodzi do kieszeni bez żadnego problemu. Ale jeżeli będziecie chcieli na nim pracować, to myślę, że niegłupim pomysłem będzie zakup powerbanku, bo niestety ten telefon jakoś nadmiernie dużego akumulatora niestety nie ma. Wiadomo, większy by się nie zmieścił. Tu i tak mamy dwuczęściową baterię. Chodzi o to, żeby połówki telefonu były równo wyważone, żeby on nam nie uciekał z dłoni. No ale niestety, ta bateria ma pojemność tylko 4500 mAh, czyli jak na dzisiejsze standardy, to już trochę mało, a jak na rozmiar i możliwości tego urządzenia, to wręcz bym powiedział, jest to minimum. Fakt, ten telefon po prostu skłania do tego, żeby z niego bardzo intensywnie korzystać i pewnie dlatego nauczyłem się odkładać nieużywanego Folda na ładowarkę i utrzymywać stan naładowania akumulatora powyżej 50%. Wtedy wiem, że jak będę musiał nagle wyjść z domu, to te kilka godzin ten telefon popracuje. Jeżeli się zamierzycie tym telefonem naprawdę intensywnie bawić, no to przygotujcie się, że w ciągu dnia będziecie go musieli doładować. Jeżeli będziecie korzystać z Folda tak, w sposób taki w miarę zrównoważony, napiszecie kilka maili, odpowiecie, zajrzycie trochę w internet, tam trochę pogadacie przez niego i tak dalej, no to spokojnie cały dzień wytrzyma, ale na dwa dni to już bym nie liczył, chyba że go nie będziecie po prostu używać, on będzie sobie leżał, czuwał, no to tak. A jeżeli wydawało Wam się, że jakoś nadmiernie zachwycam się tym telefonem, no to przejdźmy do punktu, który mnie odrobinę nawet irytuje. Czytnik linii papilarnych niestety w Galaxy Z Fold 2 nie jest rewelacyjny. Więc no tutaj akurat malutka wtopa. Na pocieszenie pozostaje tylko to, że czytnik ten jest dosyć wygodny w użyciu, bardzo fajnie trafia pod palec, gdy bierzemy telefon do ręki. Oczywiście innym
pocieszeniem może być układ rozpoznawania twarzy, który działa dosyć szybko, dosyć sprawnie, ale trzeba pamiętać, że nie jest tak pewnym zabezpieczeniem jak odcisk palca. Galaxy Z Fold 2, jak przystało na flagowego Samsunga, ma solidny zestaw fotograficzny. I trochę interesujący, bo mamy tu 3 12-megapikselowe aparaty, przy czym oczywiście każdy ma inne zadanie. Główny ma przysłonę 1.8 i optyczną stabilizację obrazu, a kolejny to już jest teleobiektyw z przysłoną 2.4 i przybliżeniem 3 razy. Ostatnie z obiektywów z kolei robi zdjęcia szerokokątne z przysłoną 2.2. W foldzie oczywiście znajdziemy też dwa aparaty do selfie. Oba są w ekranowych otworkach i oba są w zasadzie takie same, mają po 10 mega i przysłony 2.2. Oczywiście fotografia w przypadku tego modelu nie jest kluczową cechą, ale z drugiej strony ciężko mieć tu jakieś poważniejsze zastrzeżenia. Owszem, fotki z aparatu szerokokątnego tracą trochę ostrości w skrajnych partiach kadru, no ale to jest typowe dla tego rodzaju obiektywów. Z kolei teleobiektyw, co również jest typowe, nie ma zbyt dużego otworu przysłony, zatem po zmroku no, wypadnie gorzej niż obiektyw główny, nie ma się co oszukiwać. Można też ponarzekać, że bezstratne zbliżenie mogłoby być większe, ale znowu, no, nie dramatyzujmy. Zestaw aparatów jest dosyć uniwersalny, a jeśli potrzebujemy więcej bajerów, no to trzeba sięgnąć na przykład, nie wiem, po Galaxy S21 Ultra. Zdjęcia dzienne są po prostu dobre. Warto odnotować to, że cechują się zbliżonym odwzorowaniem barw bez względu na to, którego obiektywu użyjemy, co nie zawsze jest oczywiste w konkurencyjnych modelach. Zdjęcia nocne są poprawne, chociaż polecam tu skorzystać z trybu nocnego, który faktycznie robi robotę, redukuje nieco szumy, redukuje również prześwietlenia od latarni, inne jasne punkty, wyrównuje jakby trochę tonację zdjęcia, także daje radę. Natomiast zdecydowanie odradzam korzystanie nocą z teleobiektywu. No i w sumie z obiektywu szerokokątnego również. Odradzam również większe zoomowanie, bo dalej to już jest oczywiście zoom cyfrowy. No i wiadomo, im większy, tym gorzej. Tak do 5 razy jeszcze uzyskujemy całkiem dobrą jakość, ale powyżej to już zostawmy to. Można oczywiście liczyć na bardzo przyzwoite selfiaki, ale to w zasadzie jest ten poziom, który znamy już z poprzednich Esek czy z Note'ów. Tu się wiele nie zmieniło. Oczywiście wszystkie aparaty potrafią rozmywać tło również przy zapisie wideo i udaje im się to całkiem naprawdę przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie udają się również filmy, w przypadku których można skorzystać z kilku ciekawych funkcji. Jedną z nich jest na przykład śledzenie obiektu w kadrze, kiedy to telefon po wskazaniu i poprawnym wykryciu obiektu, co czasem się niestety nie udaje, będzie za nim podążać, odpowiednio przycinając kadr. Innym przydatnym rozwiązaniem może być też na przykład możliwość zmiany mikrofonów przy zapisie wideo. Można w roli mikrofonu nawet wykorzystać posiadane przez nas słuchawki Bluetooth. Mamy też oczywiście możliwość manualnej regulacji, zarówno przy fotografii, jak i przy filmowaniu. No i oczywiście znane już z innych flagowych modeli Samsunga funkcje, jak choćby jedno ujęcie. Interfejs aparatu niezmiennie mi się podoba, a na koniec dodam tylko, że fotografowanie foldem może być wygodniejsze niż za pomocą zwykłego smartfona, bo pamiętajmy, że telefon może być po prostu dla siebie statywem. Nie obrażę się, jeśli w komentarzach stwierdzicie, że w tej recenzji opowiadam trochę z większymi emocjami niż zazwyczaj, ale to dlatego, że po prostu ten telefon emocje zwyczajnie we mnie wzbudza. Po prostu strasznie go polubiłem, nie tylko za jego bajeranckość, ale za to, jakie możliwości mi daje. Podobne odczucia miałem w przypadku poprzedniego Folda, ale tamten no, jednak taki był trochę mało urodziwy i nie kręcił mnie tak jak ten drugi. Ten nie tylko wygląda lepiej, nie tylko ma większy ekran, ale jeszcze oferuje dodatkowe możliwości wynikające z opcji ustawiania go pod różnymi kątami. Używając tego telefonu dosyć długo, przekonałem się, że jest to świetne narzędzie do pracy mobilnej i jest to jednocześnie sprzęt, który w dużej mierze pozwala mi uwolnić się od laptopa. Na tym telefonie nie ma problemu, żebym opracował jakiś tekst do serwisu. Nie ma problemu, żebym obrobił jakoś tam, przyciął zdjęcia i tak dalej, skleił kawałek nagrania wideo. Wszystko działa bardzo płynnie, ekran jest duży, wygoda korzystania jest zupełnie inna niż na choćby nawet 7-calowym klasycznym smartfonie. Jednocześnie Fold ma całkiem przyzwoity aparat fotograficzny, a ewentualne obawy o trwałość tego urządzenia są moim zdaniem trochę przesadzone, bo oczywiście przyznaję, że jak będziecie chcieli zniszczyć ten elastyczny ekran czy zawias, to zrobicie to bez większego problemu, ale moim skromnym zdaniem w zasadzie nie ma możliwości, aby zrobić to podczas normalnej eksploatacji telefonu. Założę się, że ten egzemplarz był składany mnóstwo razy i skoro nadal to wszystko pracuje tak, jakby było nowe, bo pamiętajcie, nowe egzemplarze też miałem w dłoniach na różnych prezentacjach, więc mam porównanie,
Tutaj się naprawdę nic nie dzieje. O ile oczywiście postępujecie z minimalną dbałością o ten telefon, tak jak o każdy inny. Wiadomo, to urządzenie nie ma podwyższonej wytrzymałości, nie jest wodoszczelne, ale tak jak powiedziałem, przy normalnej eksploatacji raczej go nie rozwalicie. Ma pewne przypadłości. Akumulator, no niestety, nie pozwala na zbyt wiele i tutaj trudno winić producenta, bo no niestety specyfika konstrukcji jest taka, jaka jest i chyba wsadzili najwięcej, ile się dało. Bardziej już bym narzekał na brak miejsca na kartę microSD, bo pamiętajmy, jest to urządzenie, które zachęca wręcz do gromadzenia dużej ilości plików. Trochę można pomarudzić na brak mini jacka. No i oczywiście chciałbym, żeby czytnik linii papilarnych działał jak na flagowca przystało, a nie jak w średniaku. No i to w zasadzie tyle. Telefon kosztuje 8800 zł. Kurczę, kwota zawrotna i powiem Wam szczerze, chciałbym sobie kupić ten telefon, ale niestety mnie na niego nie stać. Natomiast jeżeli Was stać, to sobie go kupcie, bo naprawdę drugiego takiego smartfona na świecie nie ma. A ja, no cóż, no spróbuję odłożyć może na kolejną generację. Może się uda akurat do tego czasu. I z tą myślą zostawiam Was, zostawiam siebie, dziękując Wam za oglądanie i zapraszając na kolejne filmy. Do zobaczenia, serwus.